Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W tym nagraniu dzisiaj porozmawiamy o uważności, o praktyce uważności w życiu codziennym. Na moim kanale znajdziecie kilka filmów o uważności, ze względu na to, że jest to bardzo ważny temat do omówienia, jeżeli chodzi o rozwój osobisty i praktykę duchową. Pamiętam, że nagrywałem. Film o uważności na początku, gdy zakładałem kanał. Później nagrałem kolejny materiał, nieco bardziej podchodząc do tego ze strony non-duality oraz takiej radykalnej teorii oświecenia. Później wracałem z tego, co pamiętam, jeszcze kilka, kilkakrotnie do tego tematu. Ale w tym nagraniu chciałem przedstawić nieco świeższą perspektywę i uważam, że jest to bardzo ważne, żeby mieć ten temat ogarnięty już na samym początku, bo potem będziemy do tego wracać. Przede wszystkim zacznę od tego, że zaproponuję Wam pewną definicję uważności. Mówię zaproponuję, ponieważ tych definicji jest całkiem sporo w zależności od tego, Jaki jest Wasz background rozwojowy? Z jakiej wiedzy czerpiecie, albo czerpaliście? Czy macie podejście bardziej psychologiczne, czy macie podejście bardziej duchowe, może bardziej filozoficzne, albo bardziej rozwojowe? To prawdopodobnie samo słowo uważność kojarzy Wam się z różnymi rzeczami. Na pierwszy rzut oka, uważność kojarzy nam się z koncentracją. W szkole jesteśmy uczeni tego, żeby być uważnymi tego, co dzieje się na lekcji, żebyśmy nie rozpraszali naszą uwagę, żebyśmy byli skoncentrowani na nauczycielu, żebyśmy byli skoncentrowani na lekcji, na tym co pojawia się na tablicy. Wobec tego mamy takie poczucie, że uważność jest pewnego rodzaju pilnością. Że mamy być uważni, bo to jest ważne. Ja sam zresztą kiedyś, gdy nagrywałem filmy, nagrywałem je właśnie w takim tonie. Takiego nauczyciela, który uczy praktyki uważności, jakby to było coś pilnego. Mamy też taką koncepcję, która zwie się koncentracją. Myślę, że nie muszę tego tłumaczyć. Koncentrujemy się na obiektach, na rzeczach i to co charakteryzuje koncentrację to jest to, że staram się utrzymać laserowe skupienie. Na przykład czytamy książkę i chcemy czytać słowa linika po linijce albo myjemy naczynia i chcemy myć się dokładnie albo prowadzimy samochód i chcemy być skupieni na drodze. Tutaj również występuje pewien charakter pilności. Tylko nie jesteśmy do tego zmuszani, tak? To już raczej wynika z tego, że my wewnętrznie jesteśmy przekonani, że to jest ważne, dlatego się koncentrujemy. Po prostu bo coś wymaga większego wysiłku i potrzebujemy zrobić to dokładnie. No i mamy uważność. Sama uważność Wynika raczej z filozofii buddyzmu, zen. To jest. To są te źródła, z którymi ja zetknąłem się po raz pierwszy, gdy usłyszałem o uważności. Chociaż nie, sorki, skłamałem was. Pierwszy raz o uważności usłyszałem z psychologii pozytywnej, gdy interesowałem się tematem psychologii pozytywnej, później w kontekście rozwoju osobistego, trochę coachingu. Ale raczej było to przedstawiane właśnie w taki sam sposób, podobny do koncentracji, że mamy obserwować umysł, to co pojawia się w umyśle, ewentualnie nazywać to i głośno o tym myśleć, albo wypowiadać to. Tak, dla przykładu, bo to często dotyczyło jakichś różnych. Emocji, dlatego najlepiej na, na przykładzie. Na przykład czuję smutek i patrzę, co się dzieje w mojej głowie, widzę smutek i nazywam to. O, widzę, że doświadczam teraz smutku. Potem na przykład przychodzi jakaś inna emocja, na przykład gniew. Zatrzymuję się, widzę, że się gniewam i nazywam to. O, widzę, że doświadczam gniewu. Potem może przyjść jakaś inna emocja, na przykład. Radość, zwątpienia, ale częściej jednak pojawiało się to w charakterze negatywnych uczuć czy emocji. Mam tutaj na myśli, że teoria dotycząca uważności najczęściej dotykała tego, żeby pilnować się w sytuacjach, gdy czujemy negatywne emocje. Tutaj trochę streszczam, trochę uogólniam, mam nadzieję, że nie będziecie mieli nic przeciwko temu, ponieważ ten temat jest duży, ogromny, Możecie zaczerpnąć wiedzę z innych źródeł. Zachęcam do tego serdecznie. No i przejdę już do tego mięsa, do tego konkretu, do uważności. Czym jest uważność? Sama uważność nie tyle skupia się na samej koncentracji czy na samym poczuciu pilności, ale na tym. Aby skierować tą uwagę na sam fakt, na samo poczucie istnienia wewn wewnątrz nas czegoś, co obserwuje to, co się dzieje tu i teraz. Czyli o ile koncentracja skupia się na obiektach zewnętrznych, skupiam się na tekście, skupiam się na drodze, skupiam się na nauczycielu, o tyle, jeszcze, jeszcze wrócę na przykład do tego mindfulnessu, tak? Tutaj na przykład skupialiśmy się na emocjach, na uczuciach, tak? Czyli, czyli znowu na jakichś obiektach, na myślach. O tyle uważność polega na tym, żeby skupić się na tym, skąd pochodzi poczucie istnienia i obserwacji. Czyli uważność troszeczkę, to troszeczkę tak, jakbyśmy skupili się na tym, co chce się skupić, albo skupiamy się na tym, co obserwuje to skupienie. Jest to o tyle trudny moim zdaniem koncept, ponieważ jak ktoś nie medytuje, albo nie wie, czym jest świadomość tutaj odsyłam do poprzedniego materiału i nie wie, czym jest ego to łatwo jest się pogubić. Bo nadal, jeżeli mamy koncepcję uważności albo koncepcję obserwacji to utrzymujemy w głowach obrazy dotyczące tego, czym jest uważność i czym jest obserwacja. I wtedy, gdy ktoś nam mówi, no, bądź uważny, to znowu próbujemy się skupić nie wiadomo na czym i tracimy tą uważność. Bo nie wiemy, czym ona jest. Nie mamy wypracowanej w sobie odpowiedniej praktyki, ale też nie mamy odpowiedniej wiedzy, bo, bo to też jest właśnie ten problem, o którym. Um, Pokrótce tutaj wspomniałem, albo może jeszcze raz go zdefiniuję, bo to nie było też jasne. Chodzi o to, że współczesne teorie uważności mieszają się z koncentracją, z teorią koncentracji i mieszają się właśnie z takim, no moim zdaniem, to jest powierzchowne, z takim powierzchownym mindfulnessem, że tylko obserwuję i nazywam, obserwuję i nazywam, ale nic z tym nie robię i nie idzie to głębiej. Oczywiście te praktyki mają swoje przełożenie, mają swój sens. Warto jest ćwiczyć koncentrację, dzięki temu ta uwaga jest bardziej jednolita i łatwiej jest wtedy ćwiczyć uważność albo medytować. Tak samo warto jest nazywać swoje uczucia i emocje, dzięki temu rozpoznajemy w sobie stany emocjonalne, widzimy je, tworzymy dystans między emocją a doświadczeniem, a tym. Co czujemy i możemy dzięki temu sobie radzić z tymi emocjami. Z tym wiąże się szereg innych, różnych ciekawych rzeczy, wniosków, odkryć, jakich można dokonać. Ale jeżeli chcemy wejść trochę głębiej i przenieść, tak naprawdę przenieść naszą praktykę medytacji do życia codziennego, to potrzebujemy ćwiczyć uważność. I teraz. Zacznę od takiej krótkiej praktyki uważności, tutaj teraz z tobą, i spróbuj złapać to, czym jest uważność. Teraz, jak siedzisz, jak oglądasz to wideo, masz poczucie, że jesteś w ciele, słyszysz mój głos i ogólnie masz jakieś doznania wokół ciebie. Teraz spróbuj się skoncentrować na moim głosie. I spróbuj na maksa skupić swoją uwagę na tym filmie. Wytęż swój wzrok, wytęż swoje ciało. Skup się na maksa tak, jak tylko jesteś w stanie. Jeżeli teraz coś robisz, słuchasz tego nagrania na słuchawkach, coś robisz, cokolwiek, to jeżeli to jest możliwe, to przestań robić cokolwiek, tylko skup się na tym nagraniu. Teraz, jak już jesteś skupiony na tym nagraniu, tak na maksa. Ile, ile dała fabryka, ile, ile jesteś w stanie, to zwróć uwagę i zapamiętaj to, że to jest koncentracja, że teraz masz to poczucie pilności, teraz masz to poczucie, że to jest ważne i zwróć uwagę, jak teraz działa Twój umysł. Zapewne zauważyłeś takie poczucie tunelowego widzenia, takie zawężenie. Nagle, na ułamek sekundy. Nic nie ma znaczenia wokół ciebie, bo teraz najważniejszy jest głos Damiana, Damiana i to, co się dzieje tu i teraz. Ale towarzyszy temu pewnego rodzaju tunelowe widzenie. Teraz chciałbym, żebyś zwrócił uwagę na to, co takiego jest w tobie, wewnątrz ciebie, co widzi i obserwuje to, że ty jesteś teraz skupiony. Dosłownie spróbuj tak, jakby odwrócić tą koncentrację do tyłu, do twojej głowy, i spróbuj spojrzeć na to tło, na to, co się dzieje z tyłu twojej głowy, na to puste miejsce z tyłu, z tyłu twojej głowy, z którego wyrastają percepcje, z którego się po prostu bierzesz. To może być trudne, możesz być rozproszony przez myśli, może być tak, że przez moment to złapiesz, ale zaraz gdzieś twoja uwaga powędruje i nie będziesz tego widział, ale spróbuj choćby na moment. Uchwycić to miejsce, z którego bierze się doświadczenie i spróbuj uchwycić swój własny umysł. Spróbuj skoncentrować się na umyśle w taki sposób, żebyś widział, skąd on się bierze. Żebyś był w stanie uchwycić swój umysł i to doświadczenie jako całość. Bo jeżeli będziesz Badał, i obserwował, skąd się bierze poczucie obserwacji, to powinieneś mieć takie poczucie, że. Twoja uwaga, czy ta koncentracja, ta, która była skupiona, zaczyna się rozpływać. Zaczyna się rozlewać. Nie wiesz do końca, na czym się skupiasz, ale masz nagle takie poczucie, że jesteś uważny i świadomy wszystkiego naraz. I specjalnie powiedziałem uważny i świadomy wszystkiego naraz. Bo to jest ta różnica między uważnością a koncentracją. Koncentracja sprawia, że skupiamy się na poszczególnych rzeczach z osobna, a uważność sprawia, że nie koncentrujemy się tak naprawdę na niczym, tylko jesteśmy po prostu uważni. I to wszystko. Koniec teorii. I generalnie, tak, to tyle. I, jeżeli. Szukasz czegoś więcej, to zachęcam cię do codziennej praktyki uważności. Na początku jest to trochę niewygodne i niefajne z tego względu, że umysł jest tak przyzwyczajony do tego, żeby podążać za koncepcjami, żeby podążać za obiektami, żeby podążać za myślami, że dla niego bardzo niekomfortowe jest bycie uważnym. Bo nagle sobie uświadamiasz, jaki tam jest bajzer w głowie, poza tym no umysł po prostu tego nie lubi. Każda osoba ci to powie, każda osoba początkująca, każdy człowiek, który jest zaawansowany w praktyce, początki są koszmarne. Mało tego, umysł jest taki chciwy na, na samego siebie, tak. Umysł uwielbia konceptualizować, po prostu ego uwielbia być w centrum uwagi, jest takie chciwe, to ono chce być w centrum uwagi, nie chce, żebyś ćwiczył uważności, nie chce, będzie próbować na wszystkie sposoby. Powiedz ci, że Damian gada głupoty, albo to nie ma sensu, bo, bo po co. I generalnie umysł ma też taką tendencję, że gdy ćwiczy się uważność, to ta świadomość, ta uważność budzi się na moment, człowiek ma takie. Uczucie jakby się obudził. O, co tu się dzieje? Wszystko jest naraz, nie? Jakby jestem w centrum wszechświata i tutaj nic nie ma i wyrastam znikąd. I umysł zapamiętuje tą chwilę, tak dosłownie tworzy sobie jej obraz, taki mikroobraz na ułamek sekundy, po czym zasypia, wpada znowu w koncepcję i iluzję, i przekonuje cię, że dalej jesteś uważny. Dlatego budzisz się na chwilę ćwicząc uważność, a potem zasypiasz i nawet o tym nie wiesz. Tak chciwy jest umysł. Dlatego na początku, jak się praktykuje uważność, trzeba mieć coś, co ci będzie o tej uważności przypominać. Musisz mieć coś w swoim życiu, co będzie ci cały czas przypominać, żebyś był uważny. Jeżeli nie będziesz miał w życiu niczego, co będzie ci o tym przypominać, to generalnie. Będą takie sytuacje, bo to też fajnie życie uczy, daje takie lekcje. Będą takie sytuacje, że się zamyślisz, albo odpłyniesz, albo odlecisz w jakąś iluzję, koncepcję, jakiś mechanizm obronny ci się odpali i wpadniesz po prostu w negatywne emocje, albo przez brak koncentracji, zrobisz coś głupiego, nie wiem, będziesz kroił cebulę i, i się ukroisz, albo na przykład będziesz nie wiem, sprzątał w mieszkaniu i coś upuścisz, albo cokolwiek. Będziesz miał takie sytuacje, że po prostu będzie się coś działo wokół ciebie i to cię będzie triggerować do tego, żebyś był uważny. Czasami jest też tak, że ludzie wokół nas nam o tym przypominają. Bo na przykład mamy jakąś emocję, jakiś wzorzec myślenia, jakiś schemat. Po prostu gdzieś tam błądzimy, błądzimy, błądzimy i ktoś do ciebie mówi, ej, ogarnij się, nie? Weź się w garść. Gdy ktoś ci mówi, żebyś się ogarnął, to, to jest takie Mógłbym powiedzieć kulturowo, podświadome, no ale trochę się tak wyuczyliśmy, żeby po prostu obudzić się, otrzeźwieć z umysłu, żeby wyjść z głowy i być uważnym tego, co się dzieje tu i teraz. Generalnie warto jest medytować na co dzień, bo medytacja wzmacnia ten mięsień świadomości i później praktyka uważności jest dużo prostsza, dużo płynniejsza. I też y, warto to robić i cały czas się pilnować, bo, bo ludzie mają taką właśnie tendencję, że ćwiczą uważność, potem uważają, że są uważni, y, potem robią jakieś głupoty, od, odgrywają jakiś wzorzec y, zachowania y, i później po tym wzorcu się budzą i dziwią się, czemu im się schemat odpalił, albo budzą się i dalej uważają, że są uważni. A nie wiedzą, że przed chwilą odegrali jakiś schemat. To szczególnie dotyczy początkujących adeptów duchowych i takich już trochę średnio zaawansowanych, którzy mieli doświadczenie przebudzenia, ale dalej ego wciąga w schematy. I oczywiście no, to wymaga pracy. To wymaga pracy, przetrenowania się, takiego obeznania się ze schematami swojego umysłu, tak żebyś. Miał takie poczucie, że już praktycznie znasz swój umysł na tyle, że jak odpalać się jakiś schemat, to już wiesz co to za schemat. Potrafisz go nazwać, wiesz co będzie potem, wiesz w jaki dramat wpadasz, wiesz skąd ten smutek. Dokładnie już wiesz, i już później obserwujesz to, jest takie, aha, znowu schemat, nie? I nawet jakby nie robić ci to problemu, tyle że to obserwujesz i siedzisz w tej świadomości, tak obserwując schemat. Odtwarza płytę, odtwarza płytę, i tutaj ważne jest, żeby nic z tym nie robić. Po prostu siedzieć i obserwować schemat, odtwarza, odtwarza, odtwarza i w końcu odpuszcza. No oczywiście z jakimiś tam głębszymi problemami, czy takimi silniejszymi schematami, warto popracować y, bardziej, tak może na terapii, y, ale są też takie metody, że można pracować samą ze sobą, i na przykład prowadzenie dziennika bardzo pomaga. Gdy obserwujesz umysł, i jesteś uważny, Zaczną pojawiać się różne myśli. Każda jedna myśl to jest jakiś schemat w Twojej głowie. Na początku może być tego dużo, z czasem będzie trochę mniej, ale warto jest, żebyś sobie te myśli zapisywał. Zapisywał w dzienniku i nawet potem możesz nawet sobie wygooglować w internecie, skąd bierze się taka myśl. Albo wejdź do chat GPT i zadaj mu pytanie, ej słuchaj mam takie myśli, takie takie emocje, takie schematy, jestem ciekaw co mi na ten temat powiesz. I chat GPT ci zaraz napisze, możesz mieć takiego wirtualnego psychologa. I potem te schematy możesz sobie przerabiać właśnie wykorzystując wiedzę psychologiczną, wykorzystując wiedzę rozwojową. Część tych schematów po prostu możesz odpuścić, uwolnić siebie. Bo znaczna część schematów pochodzi z lęku, praktycznie większość Twoich myśli pochodzi z lęku, Twoje wątpliwości, e, gniew, e, lęk to wszystko lęk i pragnienia niezaspokojone potrzeby, fantazje odklejki e, przekonania, w które wierzysz, a są w ogóle nieoparte na prawdzie. Bardzo ważne jest, gdy się ćwiczy uważność. Kultywować taką pozycję, że ty nie jesteś niczego pewien, nie możesz być niczego pewien, i wtedy kwestionujesz każdą jedną myśl czy przekonanie, które pojawi ci się w głowie. Sprawdzasz, czy jest oparte na faktach, czy jest prawdziwe. Jeżeli czegoś nie doświadczyłeś, to praktycznie możesz być pewien, że to jest nieprawda. Ja na przykład przyjmuję taką zasadę, że jak czegoś nie doświadczam, czegoś nie doświadczę, to to, to jest dla mnie nieprawda. To nie znaczy, że y, odrzucam tak, jakieś myśli, czy intuicje, czy przeczucia, y, które się pojawiają. Często się sprawdzają, bardzo często. Ale jeżeli czegoś nie wiem na, w 100%, do, do śmietnika albo do y, poczekalni. Ja mam taką zakładkę w swojej głowie poczekalnia, i tam wrzucam wszystkie koncepcje, których nie jestem pewien, i później sprawdzam. Tak teraz mówię, jakbym coś robił. Tak naprawdę to z automatu mi się usuwa ze świadomości. Nic nie muszę robić. Po prostu mój mózg tak funkcjonuje sam w sobie, że wszystkie myśli czy przekonania, których nie jestem pewien, out. Jeżeli coś jest prawdziwe, to do mnie wróci. Słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Myślę, że jest to klarowne, proste, jasne. Zapewne pojawią Wam się jakieś wątpliwości. Nie martwcie się, praktyka większość wątpliwości wyjaśnia. Um, tak, w przyszłości myślę, że jednak postaram się wrócić do mechanizmów obronnych. Mam teraz dość sporo rzeczy na głowie, ale postaram się jakoś to wszystko połączyć. Dzięki serdeczne za uwagę. Stawcie łapki w górę, stawcie komentarze. Zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się następnym razem. Miłego elo, buźka.